Witaj, mamy przyjemność rozmawiać z Aleksandrą Piotrowską, jedną z najszybszych sprinterek w kategorii do lat 20 w Europie. Ola, jesteś na największych stadionach świata, pomimo że masz 19 lat, dobrze mówię? Tak jest, niedawno skończone. Jak zaczęła się twoja fascynacja bieganiem? Ja myślę, że to przez rodziców, ponieważ oni w przeszłości też biegali. Zaczynałam ogólnie od przełaji, co jest taką ciekawostką, bo teraz to męczę się, żeby przebiec 2 kilometry, ale później zaczęłam jeździć na czwartki lekkoatletyczne ze szkoły. No i mój WF-ista wystawił mnie na 60 metrów, no i zaczęłam wygrywać. Zauważyła mnie również wtedy moja była trenerka. Zaczęłam trenować lekką atletykę. Wygrałam Mistrzostwa Polski czwartków lekkoatletycznych na 60 metrów i tak w sumie zaczęła się moja przygoda ze sprintem i tak zostało do teraz i myślę, że już się to nie zmieni. Niesamowite, że osiągnęłaś tak wiele w tak krótkim czasie, a co jest twoim największym osiągnięciem w biegach sprinterskich? Myślę, że to nie jest żaden medal. Myślę, że to jest to, co przytrafiło mi się na Mistrzostwach Europy. Nie mogłam wystartować poprzez kontuzję i to było bardzo bolesne dla sportowca, który jakby przygotowywał się cały rok na tą imprezę. Byłam kandydatką na medal. Byłam w super formie życiowej, no ale jednak los stwierdził, że to jeszcze nie mój czas i myślę, że bardzo dużo wyciągnęłam z tego doświadczenia i myślę, że jestem przez to silniejsza. I że dużo jeszcze takich imprez przede mną i tam będę mogła pokazać, na co mnie tak naprawdę stać. Co teraz jest w planach Aleksandry Piotrowskiej? Teraz w planach są halowe Mistrzostwa Polski na 60 metrów. Wiadomo, chciałabym powalczyć o złoto. No, a taką docelową imprezą w przyszłym roku to mam nadzieję, że będą Igrzyska Olimpijskie. Myślę, że jest szansa, żebym na nie pojechała jako rezerwa do sztafety 4x100 metrów, a w 2028 roku w Los Angeles widzę siebie jako olimpijkę, która biega 100 metrów indywidualnie. Trzymam mocno kciuki, żeby Cię spełniło Twoje marzenie. Lekkoatletyka, zwłaszcza w kategoriach młodzieżowych, nie jest sportem, na którym można dużo zarobić. I jak sobie radzisz z poszukiwaniem sponsorów? To jest trudne pytanie. Ogólnie to wiadomo, wspierają mnie również rodzice, dostaję stypendia z klubu tutaj z Gdańska, od rektora. Myślę, że na pewno trzeba dobrze prowadzić swoje social media, żeby znaleźć jakichkolwiek sponsorów i prędzej czy później sami również zaczną się odzywać. No ja jeszcze wcześniej nawet robiłam ulotki swoje, wypisywałam swoje osiągnięcia najważniejsze, wklejałam swoje zdjęcie, na co bym przeznaczyła pieniążki i roznosiłam po prostu. No i odzywałam się również sama, pisałam maile do innych firm. Wiadomo, czasem nie dostałam odpowiedzi zwrotnej, ale w większości się udało, także... Nie jest łatwo w tej dziedzinie. Niestety nie. Ola, powiedz nam, jak doszło do tego, że zaczęłaś skupiać się na biegach sprinterskich, zwłaszcza 100 metrów? Myślę, że to przez mojego obecnego trenera, bo wcześniej skupiałam większą swoją uwagę, myślę, że na 200 metrach jednak. Myślałam, że to jest mój konik, a teraz zmieniłam trenera na Macieja Ratajczaka. I odkryliśmy, że jednak moim konikiem jest 100 metrów i że jednak to 200 może być tylko po drodze i może być takie dodatkowe. Zmieniliśmy technikę biegu, pracujemy bardziej nad blokami i jakby widać nawet treningowo, że lepiej czuję się ja i mój organizm biegając 100 metrów czy 60 niż 200, więc myślę, że 100 metrów jest... Warto bardziej skupić uwagę na 100 metrów, ponieważ jest to również w sztafecie się biega 100 metrów, 4x100 metrów. I w tym roku zwłaszcza chciałabym skupić się bardzo na tych 100 metrach z trenerem, żeby zrobić jak najlepszy wynik i pojechać na te Igrzyska Olimpijskie do Paryża. Ola, poza sportem masz również plany zawodowe. Aktualnie studiujesz w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Nie mam planów ogólnie, jeżeli chodzi... Chciałabym biegać po prostu jak najdłużej. A jeżeli chodzi o
jakiś zawód później, to myślałam, żeby może również zostać trenerką, żeby przekazywać wiedzę po prostu młodszym pokoleniom, żeby jakby przekazać im też doświadczenie, jakie ja zdobyłam. Myślałam również też może nad psychologią i to w sumie tak od niedawna właśnie po moich mistrzostwach Europy, bo sama zaczęłam współpracować z psychologiem sportowym i bardzo mi się to spodobało i myślę, że też jako sportowiec mogłabym dużo nauczyć innych sportowców, bo sama znajdowałam się w takich sytuacjach. Co lubisz robić w wolnym czasie? Lubię czytać książki Wiedźmina, lubię grać w gry również Wiedźmina. No i oglądać filmy i to wszystko. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w realizacji Twoich celów zawodowych i sportowych. Również dziękuję, bardzo miło mi.